Dzień dobry. Marcin Bójko, Digital Photo Video i gościnnie fotograficzny program bez nazwy oraz... Klara Bójko. Można powiedzieć Digital Photo Video, a moja córeczka już była w programie bez nazwy. Pewnie będziecie w stanie obejrzeć, sięgnąć po program archiwalny, kiedy robiła za eksperta od aparatów pierwszą komunię. Tak, wyglądałam troszkę inaczej. Wyglądałaś troszkę inaczej. Słuchaj, przyszliśmy tutaj, bo to jest jakby konsekwencja naszego sporu. Ja twierdziłem, że można pracować na takim zwykłym tablecie graficznym Wacoma, a ty twierdzisz, że musisz mieć obraz. Od tygodnia bawisz się tym tabletem, to jest Wacom One. I powiedz mi, co możesz o nim powiedzieć jako użytkownik? Mogę powiedzieć o nim dużo, ale na pewno, że w porównaniu z takim tabletem bez ekranu zwykłym, to zupełnie inna jakość pracy jest tak naprawdę, bo ja bardzo często, jak rysuję, się lubię nachylić nad rysunkiem, nad ekranem, a jak mam taki tablet, po którym jeżdżę bez widoczności, po prostu widzę na komputerze, to nie mam możliwości tak naprawdę dopracowania takich szczegółów. Znaczy, na pewno to jest możliwe, ale po prostu z moją koordynacją ruchową i wzrokową byłoby to ciężkie. W tym tablecie nie musiałam się do niczego przyzwyczaić, tak naprawdę od początku mogłam już rysować tak, jak chcę. No i jest bardzo wygodny po prostu. No a powiedz mi, bo ten tablet kosztuje 4 razy więcej niż tablet Wacoma i naprawdę cały czas uważasz, że te 4 razy więcej jest warte tych pieniędzy? Tak, jestem przekonana. Znaczy, jeśli ktoś ma taką wytrwałość, żeby się nauczyć po prostu koordynacji wzroku z ręką, ja po prostu jestem taka, że chciałam, że potrzebuję pracować jakby tuż nad rysunkiem i jak chcę dopracować detal. Tak naprawdę tego tabletu bez ekranu spróbowałam raz i najprostsze rysunki po prostu mi wychodziły jak u 3-latka. Nie potrafię po prostu tego opanować i też nie miałam do tego cierpliwości, ale to wszystko pewnie zależy od wytrwałości użytkownika. Dla mnie po prostu ten jest dużo lepszy i na pewno wart tej 4 razy wyższej ceny. Okay, dobrze, opowiedz mi, jak w ogóle to urządzenie się podłącza do komputera, bo widzę, że ono jest jakoś bardzo skomplikowane. Skomplikowane jakoś bardzo nie jest. To wszystko jest w instrukcji jasno opisane. Jak jest pudełko, się otwiera, to jest wszystko po kolei opisane, pierwszy, drugi krok. Pierwsze, co trzeba zrobić, to podłączyć kablem HDMI i USB do komputera i do prądu. Trzeba podłączyć jeszcze, a sam tablet jest zasilany kablem USB-C i to trzeba po prostu podłączyć, włączyć, zalogować się na stronie Wacoma, zarejestrować urządzenie na komputerze. Przez to wszystko są instrukcje bardzo proste, ja jestem zupełnym laikiem komputerowym, co tata może potwierdzić. Jestem zupełnie, nie umiem informatykę, a poradziłam sobie z tym bezproblemowo, tak naprawdę w 10 minut. Wszystkiego są instrukcje, wszystkie programy można sobie zainstalować ze strony Wacoma i wszystko jest bardzo łatwe. Jakiego używasz programu do rysowania? Do rysowania używam programu, który jest w ofercie Wacoma darmowy przez 3 miesiące, to jest Clipart Studio. Jest na stronie Wacoma, można sobie go pobrać, jak się zarejestruje urządzenie, tak. A ile kosztuje po tym 3-miesięcznym okresie? Nie pamiętasz? Nie pamiętam. Znaczy, na pewno to jest w dolarach, więc 14,99, coś takiego miesięcznie, tak mi się wydaje. Albo można też wykupić licencję taką, że chyba nie trzeba już płacić więcej, ale nie patrzyłam w to, bo na razie patrzyłam, że przez 3 miesiące można korzystać za darmo. A ja tylko testuję na razie ten tablet, więc... Na potrzeby tego programu robiłaś ten rysunek. Ile czasu on ci zajął? Ten rysunek, znaczy on jeszcze nie jest w 100% skończony, ale robiłam go 1,5 godziny, także nie jest jakoś tragicznie długo. Opowiedz kilka kroków rysowania. Co teraz będziesz robiła? To mogę powyłączać warstwy i pokazać, co po kolei robiłam w tym rysunku. Zaczęłam po prostu od wklejania sobie, ja lubię ze zdjęcia rysować takie twarze po prostu, że sobie ćwiczę podobieństwo odwzorowywania, więc sobie wkleiłam po prostu zdjęcie jako referencja.
Potem taki szybki jakby sketch, po prostu szkic taki bardzo podstawowy. Potem zrobiłam taki bardziej szczegółowy line art i wzięłam go na sam wierzch, żeby mi kolory go nie zasłaniały. Takie rozwieszczenie uszu, oczu, ust i tak dalej. No i taka pierwsza baza koloru po prostu, potem włosy, które są jeszcze nieskończone, cieniowanie, dalej cieniowanie i tak po kolei po prostu dodaję. Bardzo łatwo można sobie wyłączać konkretne warstwy, można sobie zmieniać ich przejrzystość właśnie. Także mogę sobie w każdym momencie albo wyłączyć tak, że jest bardziej przezroczysta, jest jaśniejsza po prostu, mogę sobie zupełnie wyłączyć warstwę, więc no, mam dużą kontrolę nad tym rysunkiem po prostu. Mhm. Czy używałaś kiedyś Photoshopa? Photoshopa nie. Używałam z innych takich programów, próbowałam jeszcze Paint Tool Studio, to chyba się nazywało? Nie, Paint Tool Sai właśnie. Nie pamiętam przy jakiej, a to przy okazji jak tego dużego Wacoma korzystałam, to bardzo podobnie się używa tych dwóch programów, szczerze mówiąc nie widzę różnicy takiej dużej, ale ja też nie jestem profesjonalistą, więc... Powiedz mi, dlaczego nie rysujesz myszą? No to jest dosyć proste pytanie, bo myszką się po prostu nie da rysować. To jest tak, że no, jak chcesz zrobić linię myszką, to nie uzyskasz takiej prostej linii, że wezmę grubszy jakiś. Jak spróbuję to zrobić myszką, takie bardzo konkretne, to mi wychodzi takie pofalowane. Tego się no po prostu... Na razie nie jest myszka, tylko tablet, no, głaskacz. No tak, no ale myszką wychodzi podobnie bardzo. I po prostu nie, to nie jest ta sama precyzja, to jest w ogóle zupełnie co innego rysowanie myszką, a takim rysikiem. Ja tak naprawdę to potrafię narysować tylko i wyłącznie ludzika. Więc jeśli chodzi o rysowanie, jestem naprawdę słabiutki, te klocki. To jest szczyt moich możliwości. Nie widzę różnicy zupełnie. Nie widzisz różnicy. To jest szczyt moich możliwości rysunkowych i zawsze się zastanawiałem, czy w ogóle tablet graficzny cokolwiek jest w stanie osobie, która rysuje, pomóc. Czy do czego w ogóle takie urządzenia służą? A jak jest ze sterowaniem komputerem? Czy tym się uda jakoś zarządzać komputerem? Bo są ludzie, którzy nawet myszki nie używają, tylko samego tabletu. Tak, to do tego się trzeba po prostu przyzwyczaić, bo rysik działa trochę inaczej niż myszka, ale też można używać przycisku jako prawy przycisk myszy i nie wiem, można wszystko tak włączać, jakby tu się akurat na komputerze wyświetla, a nie, dobra, jest. Także no, można wszystko robić, tylko jedyne co to klawiatura jest potrzebna z komputera tak naprawdę, żeby nim sterować. Też już się przyzwyczaiłam właśnie tak do sterowania trochę bardziej rysikiem, ale no jedyne co to jest, to nie ma klawiatury, więc nadal ten komputer jest potrzebny do, nie wiem, wyszukiwania w internecie czy coś, ale tak to mogę sobie wszystko tak naprawdę zrobić tym rysikiem. To jest zwykła myszka, tylko że mam ją od razu na ekranie. Chyba jest jeszcze jedna rzecz, zaleta w porównaniu z tabletem, który stanowi jedną całość, to znaczy takim tabletem, który jednocześnie jest komputerem. Dwa ekrany, tak? Tak, tak. Ja długo się wzbraniałam z próbowaniem tableta bez ekranu, bo ja kiedy rysuję, zwyczajnie te rysunki zajmują dosyć dużo czasu, parę godzin. I ja sobie lubię puścić serial na przykład na komputerze, bo no, to jest jakaś rozrywka dodatkowa. Na początku miałam problem i to była dla mnie duża wada, że się na tym tablecie i na laptopie wyświetlało to samo. Ale tata mnie uświadomił, że to są po prostu dwa ekrany i mogę sobie przestawić tak, że na jednym się wyświetla jedno, na drugim drugie. To trochę mówi o moich zdolnościach informatycznych. Ale no, teraz to nie mam zupełnie z tym problemu i sobie mogę oglądać serial, mogę sobie słuchać muzyki, robić zupełnie co innego na tym komputerze, nawet mieć lekcje, a tutaj rysować, więc wszystko zupełnie bez problemu. Czyli chcesz powiedzieć, że w czasie lekcji online rysujesz sobie na tablecie, tak? Tego nie powiedziałam, ale mogę. Mam taką opcję. Okej, okay. Tego nie powiedziałaś. Jeszcze tylko informacja na temat tego komputera. To trzeba ściągnąć sobie na tablet, żebyśmy byli w stanie to oglądać.
Jak widać, obydwa ekrany są jednakowe, to są ekrany, ekrany Full HD. Czy nie jest trochę za mała rozdzielczość na tą wielkość ekranu? Jeśli chodzi o takie zwykłe wyświetlanie, to nie widzę żadnej różnicy w jakości obrazu na... No dobrze, czyli już tak już zupełnie podsumowując, stanowczo kupujemy tego, nie chcesz większego tradycyjnego. Nie. W sensie, że bez ekranu nie. Tak? Nawet jakby Mikołaj przyszedł i przyniósł ci bez ekranu, to... Znaczy, no nie odesłałabym go, przyzwyczaiłabym się, ale jak mam wybór, to wolę zdecydowanie ten. Czyli no cóż, jakby smutna wiadomość dla dystrybutora Wacoma, zgubiliśmy ten tablet. No tak? Nie ma go po prostu, nie ma. I niestety nie odzyskają tego tabletu. Nie wiem, co im powiedzieć. Zginą. Moi bracia prawdopodobnie. To ich można oskarżać jak coś. Ja weźcie wiem, moich braci. Tak, znaczy, jesteś gotowa wymienić brata na ten tablet, tak? No. Tak, no nie skarżyłabym się. Tablet jest cichy. Dziękuję. Do widzenia.